Tran jest bogatym źródłem ważnych dla naszego zdrowia składników, ale nie zawsze wiemy, na co zwrócić uwagę, by faktycznie wybrać dobrej jakości preparat. W dzisiejszym filmie podpowiem Wam, jak wybrać dobry produkt z tranem, czy tran w płynie jest lepszy niż tran w postaci kapsułek oraz jak odróżnić prawdziwy tran od produktów, które przypominają go jedynie z nazwy. Zapraszam do oglądania. Cześć, z tej strony Klaudia Ćwiąkała. Jestem farmaceutką, a Wy oglądacie kanał Gdzie po lek. Tran, czyli olej wątłuszowy. Jest to olej pozyskiwany z wątroby ryb z rodziny dorszowatych. Tran jest bogatym źródłem składników takich jak kwasy tłuszczowe omega-3 oraz witaminy A i D. Do grupy omega-3 należą m.in. kwas DHA oraz EPA, składniki, którym olej z wątroby dorsza zawdzięcza swoje dobroczynne właściwości. A jakie są to właściwości? Między innymi wspomaganie odporności organizmu, działanie ochronne na układ krążenia, między innymi poprzez zmniejszenie stężenia trójglicerydów, wspieranie prawidłowego rozwoju układu nerwowego, czy pozytywny wpływ na kondycję i zdrowie skóry, między innymi ze względu na właściwości przeciwzapalne. Zalecane dzienne spożycie kwasów EPA i DHA dla osoby dorosłej wynosi minimum 250 mg. Jest to mniej więcej tyle, ile dostarcza się regularnie spożywając około 300 g tłustej ryby tygodniowo, co odpowiada na przykład 2 puszkom tuńczyka. Innym źródłem kwasów omega-3, a dokładniej kwasu ALA, które po spożyciu w organizmie ulega przekształcaniu do EPA i DHA, są również olej lniany i rzepakowy, czy orzechy włoskie. Niestety proces przekształcania ALA do EPA i DHA jest mało wydajny, a w Polsce niewiele osób spożywa regularnie ryby, dlatego takie osoby mogą rozważyć dodatkową suplementację. Oczywiście nie bez znaczenia są też zawarte w tranie witaminy. Witamina A przede wszystkim odpowiada za prawidłowe widzenie i zdrowie skóry, włosów i paznokci, natomiast witamina D odgrywa ważną rolę w działaniu układu odpornościowego i rozwoju kości. Niestety dawki witaminy D występujące w tranie naturalnie są zbyt niskie dla potrzeb osoby dorosłej i zwykle konieczna jest dodatkowa jej suplementacja. Jeśli jednak chcecie maksymalnie zminimalizować ilość przyjmowanych suplementów i leków, to mam dla Was dobrą wiadomość. Aktualnie dostępne są też trany dodatkowo wzbogacone w odpowiednie dawki witaminy D. W komentarzu pod filmem zostawię Wam linki do kilku przykładowych tranów z dawką witaminy D3 dopasowaną do potrzeb osoby dorosłej. A jeśli jesteś ciekawy, dlaczego witamina D jest tak ważna dla naszego zdrowia i ile należy jej przyjmować, to polecam obejrzeć inny film na naszym kanale właśnie na ten temat. Jak zwykle zostawiam Wam link. Przypominam też, że wszystkie preparaty, czy tran, czy witaminę D, możecie zamówić online za pomocą Gdzie po lek z dostawą do domu lub odbiorem w wybranej aptece. A teraz podpowiem Wam, na jakie informacje zwrócić uwagę, żeby wybrać najlepszy tran. Dobry tran musi być przede wszystkim świeży. Im świeższy olej, tym smak ryby i gorycz będzie mniejsza. Tran w płynie jest najłatwiej ocenić pod tym względem. Przed spróbowaniem można go chociażby powąchać. Powinien być delikatnie rybny, bez takiej gorzkiej woni. Natomiast kapsułkę trzeba by rozgryźć, co może wiązać się z nieprzyjemnymi doświadczeniami smakowymi. Pewność co do jakości oleju mamy też w przypadku kapsułek z tranem w postaci leku, ponieważ leki wymagają od producenta kontroli jakości w pełnym okresie przydatności do spożycia. Oczywiście suplementy diety z tranem w postaci kapsułek też mogą być dobre i stanowią dodatkową alternatywę dla osób, które nie mogą się przekonać do picia tranu, lub po prostu kapsułki są dla nich wygodniejsze do stosowania. Kolejnym ważnym aspektem jest skład. Im mniej substancji pomocniczych, tym lepiej. Oczywiście są też składniki, których dodatek może być zaletą, na przykład witamina E, która zapobiega utlenianiu wrażliwych kwasów omega-3,
czy składniki poprawiające smak tranu, jeśli szukamy preparatu na przykład dla dziecka, które zwykłego tranu pić nie chce. Jak przed chwilą wspomniałam, kwasy omega-3 zawarte w tranie są bardzo wrażliwe, głównie na działanie światła, powietrza i wysokiej temperatury. Dlatego tran powinien być przechowywany w ciemnych opakowaniach, które zmniejszają dostęp światła i zapobiegają tym jego utlenianiu. Dodatkowo przypominam, aby preparaty z tranem po otwarciu trzymać w lodówce. Nawet jeśli producent nie pisze o tym na opakowaniu czy w ulotce, ponieważ w niższej temperaturze trwałość składników tranu jest większa. W lodówce można też przechowywać zamknięte opakowania, szczególnie jeśli zdarza się, że temperatura w Twoim domu przekracza 25 stopni Celsjusza, na przykład latem. Na aptecznych półkach można natknąć się też na preparaty o nazwie transrekina, które w rzeczywistości z tranem mają niewiele wspólnego. Przede wszystkim w oleju z wątroby rekina zawartość ważnych kwasów EPA i DHA jest znacznie niższa. Może on jednak stanowić alternatywę dla tranu, jeśli zależy Ci przede wszystkim na dodatkowym wsparciu dla odporności, ponieważ jest bogaty w inne związki, takie jak na przykład alkiloglicerole czy skwalen, które stymulują układ odpornościowy. Czasami można trafić też na preparaty, w których producent nie określa, z jakich ryb jest olej, który się w nich znajduje, co niestety może budzić wątpliwości co do ich jakości. W komentarzu pod filmem zostawię Wam kilka wartych uwagi tranów z apteki, zarówno w postaci płynu, jak i kapsułek. Możecie zamówić je z dostawą do domu lub odbiorem w aptece przez Gdziepolek. Dodatkowo na naszym portalu znajdziecie analizę tranów odpowiednich dla najmłodszych, nawet od pierwszego miesiąca życia. Link do niej zostawię Wam w opisie filmu. Czasami wśród pacjentów pojawiają się obawy co do czystości i tym samym bezpieczeństwa tranu. Czy tran rzeczywiście może być zanieczyszczony i toksyczny? Dostępne w aptekach trany muszą być przebadane w kierunku obecności zanieczyszczeń, np. metali ciężkich, i posiadać odpowiednie certyfikaty zgodne z normami Unii Europejskiej. Normy określają m.in. najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń takich jak ołów, kadm, rtęć czy dioksyny. Nie ma więc powodu do obaw. Tran z dobrego źródła jest oczyszczony i bezpieczny dla zdrowia. A co jeśli jesteś weganinem czy wegetarianinem? Czy jest jakaś alternatywa dla tranu? Tak. Dobrym źródłem kwasów omega-3 są niektóre gatunki alg, a na aptecznym rynku pojawia się coraz więcej wegańskich suplementów zawierających pozyskiwany z nich olej. Link do przykładowego preparatu również zostawię Wam w komentarzu pod filmem. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie i stosujecie tran, czy może wręcz przeciwnie, trudno jest się Wam do niego przekonać. Jeśli dzisiejszy film był dla Was pomocny, koniecznie zostawcie łapki w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, żeby nie pominąć kolejnych filmów. Trzymajcie się zdrowo, cześć!